miał miejsce wybuch, tak można powiedzieć, w tej części drogowej Mostu Krymskiego. Na wojnie nie ma przypadków. Jeśli takie cele są atakowane i to jeszcze w takim momencie, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa uważać, że tutaj żadnych przypadkowych rzeczy nie ma. To jest most ważny i z powodów symbolicznych. Często na Ukraińska kilka razy już w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy informowała, że jeżeli tylko będą mieli zdolności do uderzenia na ten most, to uderzą. Rozpocznie się ostrzał rakietowy ukraińskich miast i infrastruktury krytycznej w ramach takiej akcji, w ramach takich retorsji. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Drodzy Państwo, dawno nie miałem poczucia takiego, że to nasze hasło, którym rozpoczynamy wszystkie odcinki, jest tak znakomicie dobrane. Wydanie specjalne Most Krymski w ogniu. Drodzy Państwo, krótko, błyskawicznie dzisiaj, bo nie ma na to czasu, kciuk dla Zarysu, fundacji, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Wszystkie szczegóły macie na dole, zbieramy na kolejnego tira. Kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, KFD, producenta polskiej żywności funkcjonalnej, suplementów diety i Speakly, aplikacji do nauki języków obcych. Moim gościem jest pan Marek Budzisz ze Strategy and Future. Czołem. Dzień dobry. Na wstępie chciałem bardzo panu podziękować, że mimo soboty zgodził się pan wziąć udział w naszym nagraniu. Nie ma za co, to przyjemność. To ma podwójny kontekst. No dobrze, to zacznijmy. Mam trzy pytania właśnie dzisiaj do pana. Jakie są, co się stało, jak się stało i jakie będą tego konsekwencje? Zacznijmy od początku. Co wiemy o samych zniszczeniach obiektu? No z tych filmów i zdjęć i różnych relacji, które się znalazły w sieci, wynika, że miał miejsce wybuch, tak można powiedzieć, w tej części drogowej Mostu Krymskiego. Zostały uszkodzone najprawdopodobniej, no bo to widać, jedna nitka, druga jest w całości, czyli jedna nitka z tego dwupasmowej przeprawy w dwóch miejscach, co też jest ważne, i to w miejscach oddalonych trochę od siebie. Najprawdopodobniej, o tym też się mówi, nie została uszkodzona konstrukcja nośna, co pewnie będzie miało wpływ, jeśli się oczywiście te informacje potwierdzą, na tempo odbudowy. I jednocześnie w tej części kolejowej przejeżdżał pociąg z cysternami z paliwem i one się zapaliły, co jest dość dziwną koincydencją, no ale to widać na zdjęciach. Zapaliły się i ta część kolejowa również jest uszkodzona. Natomiast w jakim stopniu, w jakim ona się znajduje w stanie, tego póki co nie wiadomo, dlatego że część tych cystern zostało odholowanych, a kilkanaście nadal tam się znajduje i one płoną. No, pewnie ta akcja gaśnicza trwa, może się już przed chwilą zakończyła, ale jeszcze nie oszacowano, jakie są szkody, jakie są straty. No, w każdym razie ruch na moście krymskim został wstrzymany. Władze Krymu poinformowały, że już od dzisiaj jest wznowiony ruch za pośrednictwem promów. No i teraz trwa szacowanie stopnia uszkodzenia tych mostu. No i ocena, ile czasu zajmie jego odbudowa. No bo to, że Rosjanie będą próbowali przywrócić ruch za pośrednictwem tego połączenia, to jest oczywiste. No i to na razie, co dzisiaj wiadomo, jeśli chodzi o to, w jakim stanie jest sam most. Czyli można podsumować, że jedna sparaliżowana jest linia kolejowa, bo tam są te wypalone pociągi, to wszystko spalone, jedna nitka zerwana, ale jedna stoi, czyli teoretycznie samochody mogą przejeżdżać nadal, tylko teraz po jednej nitce. Teoretycznie tak, ale to trzeba przeprowadzić badania, dlatego że mieliśmy do czynienia z potężną eksplozją, a w związku z tym to, że te połacie, które drogowe są na pierwszy rzut oka na filmie nienaruszone, to nie znaczy, że w momencie, kiedy one zostaną obciążone
w wyniku ruchu one nie runą. No tego nie wiadomo, to trzeba zbadać i to jest jeszcze przed nami. Rosjanie będą to robić. W związku z tym jakiś czas na pewno ten most będzie wyłączony z eksploatacji, choćby z tego powodu. Już nie mówię o kwestii odbudowy. Dobrze, to teraz zanim przejdziemy do tego, co najbardziej intryguje widzów i co wszyscy się zastanawiamy, jak oni to zrobili, to jeszcze krótkie takie pytanie. Wczoraj były 70. urodziny Władimira Putina, prezydenta Federacji Rosyjskiej. Nie jest tajemnicą, że most krymski, który osobiście otwierał, jest jego ukochanym dzieckiem, oczkiem w głowie. Czy uważa pan, że to jest koincydencja, że to się akurat wydarzyło tej nocy, czy może nie? Raczej zdecydowanie nie jest to kwestia przypadku. Na wojnie nie ma przypadków. Jeśli takie cele są atakowane i to jeszcze w takim momencie, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa uważać, że tutaj żadnych przypadkowych rzeczy nie ma. To jest most ważny i z powodów symbolicznych, bo to rzeczywiście jest, jak to się mówi, oczko w głowie Putina, ale też oczywiście to jest ważny symbol dla całej Federacji Rosyjskiej. To ma wiele wymiarów, jakby funkcjonowanie tego mostu. Zresztą nawiasem mówiąc, ten most budowały firmy Arkadia Rotenberga, czyli tego kolegi Putina jeszcze z czasów młodzieńczej chuliganerki, zanim on poszedł na studia i wstąpił do KGB. Więc to nie jest kwestia przypadku, to jest jasne, strona ukraińska kilka razy już w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy informowała, że jeżeli tylko będą mieli zdolności do uderzenia na ten most, to uderzą. W związku z tym najprawdopodobniej stało się to, co się stało i teraz jest kwestia, w jaki sposób? No właśnie, i tutaj od razu wprowadźmy ten wątek. Ja od rana, pewnie jak wszyscy widzowie historii realnej, jak pan, nie mogę się oderwać od mediów społecznościowych. Naliczyłem co najmniej 4 alternatywne wersje wydarzeń. Może przedstawmy je pokrótce w ogóle. Co się mówi, jaka jest według pana najbardziej prawdopodobna? Rosjanie ujawnili film, na którym widać jadącą ciężarówkę, i zaraz potem następuje eksplozja w tym miejscu, gdzie ta ciężarówka się znajdowała, co by wskazywało, że po prostu ładunek został umieszczony w tej ciężarówce, albo cała ta ciężarówka być może była ładunkiem. Tu mamy oczywiście kilka znaków zapytania i to dość poważnych. No po pierwsze, na wjeździe i na wyjeździe z obu stron są specjalne instalacje. Pamiętajmy, że ochroną granic zajmuje się FSB rosyjskie. Są specjalne instalacje, gdzie każda ciężarówka jest prześwietlana i badana z punktu widzenia tego, czy nie umieszczono jakiegoś ładunku wybuchowego na jej, na jej części towarowej. W związku z tym, jeżeli się mówi, że to raczej nie było 10 kilo trotylu czy innego, tylko raczej trzeba liczyć kilka czy kilkanaście ton, no to fakt, że tego rodzaju ładunek się prześlizgnął przez te posterunki, jest zastanawiający, tak bym powiedział. To nie znaczy, że on nie mógł się prześlizgnąć, bo rosyjskie służby, tych służb granicznych z tej listy nie wyłączając, są skorumpowane. No były przecież przypadki w czasie wojen czeczeńskich, że rosyjscy oficerowie walczący przecież z powstańcami czeczeńskimi równolegle handlowali z nimi bronią z własnych zapasów. W związku z tym też tu jest możliwa taka teoria, że ktoś dostał sowitą gratyfikację i przepuścił tego rodzaju ciężarówkę. Ale to z kolei nie wyjaśnia, dlaczego mamy do czynienia z uszkodzeniem tych połaci mostowych w dwóch miejscach. I to w miejscach odległych o kilkadziesiąt kilometrów od siebie, no bo gdyby na zdrowy rozum, gdyby to był wynik eksplozji ciężarówki, no to raczej to powinno inaczej wyglądać. Tu mamy w ogóle generalnie więcej pytań niż odpowiedzi. Na innym sensie, ja... Tylko jeszcze, tak? Zanim pójdziemy do drugiej wersji, to jeszcze chciałbym tylko odwołać się do tego, o czym pan powiedział, bo to, że jedzie ciężarówka i nagle jest eksplozja, nie oznacza, że to ta ciężarówka eksplodowała. Może ona jechała w tym punkcie, w momencie eksplozji, bo
to też jest jakby druga wersja. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie to różne filmy publikują. W innym filmie podobno internauci się dopatrzyli motorówek, które podjeżdżają pod filary mostu. No właśnie chciałem o tym powiedzieć. Mhm. To raczej nie motorówek, bo ja też oglądałem te zdjęcia. One pokazują spokojny akwen pod mostem. To pamiętajmy, że most jest monitorowany na bieżąco, w związku z tym tych zdjęć jest sporo. Pewnie jeszcze się pojawią nowe. Czyli te zdjęcia, o których mówię, pokazują spokojny akwen i w pewnym momencie pojawiają się fale, tak jakby rzeczywiście coś podpływało pod konstrukcję nośną, pod filar. I potem następuje eksplozja. Tego rodzaju obraz sugerowałby, że mamy tu do czynienia z jakimś właśnie działaniem sił specjalnych, które przemieściły się nie w tej części drogowej, tylko w części, tylko po prostu podpłynęły pod most i nastąpiła detonacja. No ale tego też nie wiemy, bo jeżeli detonacja nastąpiła na wodzie, to należałoby oczekiwać, że będzie uszkodzona konstrukcja nośna, że będzie uszkodzony filar, co ma zresztą większe znaczenie niż uszkodzenie tej połaci drogowej, bo ją dość łatwo naprawić. Natomiast gdyby to była kwestia uszkodzenia filaru, to jest poważniejsza sprawa. Też można naprawić, tylko czas jest potrzebny dłuższy. W związku z tym tu jest więcej pytań niż odpowiedzi. Kolejna kwestia, dość zagadkowa, to jest pytanie, dlaczego pociąg towarowy, który jechał w tej części kolejowej, ona jest ulokowana wyżej i nieco z boku od tej części drogowej, również po pierwsze, dlaczego akurat znalazł się w tym momencie, kiedy nastąpiła eksplozja, po drugie, jak to się stało, że te wagony się zapaliły. Tu można różne snuć teorie. Jedną z takich teorii jest ta, że w gruncie rzeczy być może mamy do czynienia z takim zsynchronizowanym uderzeniem w trzech, że tak powiem, punktach, ale to z kolei by zakładało bardzo już skomplikowaną operację, bo synchronizacja tych elementów, zgranie w czasie i jednoczesne użycie wymaga wielkiej precyzji, wielkich zdolności. Najprawdopodobniej ukraińskich służb specjalnych. Ukraińskiego SOF-u, jeśli to oczywiście oni zrobili. Dobrze, to teraz. Pamiętajmy, że jest jeszcze możliwa, choćby teoretycznie to warto o tym powiedzieć, jest jeszcze możliwa teoria zupełnie inna, że to nie Ukraińcy stoją za tym uderzeniem, tylko Rosjanie, bo jeżeli by się okazało, że to uszkodzenie nie jest takie, tak na tyle silne, że powoduje wyłączenie tego mostu na dłuższy czas z eksploatacji, to zostaje tylko kwestia uderzenia prestiżowego w Putina, co mogłoby sugerować, że to za tym stoją, umownie rzecz biorąc, radykałowie. Pamiętajmy, że administracja Kremla, przepraszam, nie Kremla, tylko Krymu, to raczej są ludzie, którzy są zwolennikami eskalacji wojny i to do poważniejszych rozmiarów, ale też nie można wykluczyć, bo tego też nie wiemy, bo nie wiemy, jaka będzie odpowiedź rosyjska, że Rosjanie w ten sposób sobie zbudowali pretekst, dlaczego jakby eskalują wojnę na Ukrainie. Więc tych teorii jest co najmniej kilka. Póki nie mamy więcej informacji, to trudno cokolwiek wnosić. Ja zaraz zapytam o to... co zrobi Rosja, jak będzie odwet. Natomiast tylko taka jedna uwaga, że panie Marku, ta teoria, mnie to osobiście nie przekonuje, bo zaraz się okaże, że Rosjanie sobie w zeszłym tygodniu Rosami rozwalili Nord Stream, w tym tygodniu sami sobie rozwalili most kerczeński, to jutro sobie chyba wysadzą, nie wiem, Kreml. Mam wątpliwości. Jeśli rozwalili most kerczeński, bo jeśli rozwalili, to rzeczywiście ta teoria jest wątpliwa, ale czy oni go rozwalili, tego nie wiemy, bo trzeba wiedzieć, jaki jest stopień uszkodzeń, bo może stopień uszkodzeń jest taki, że po tygodniu oni będą w stanie przywrócić ruch, a w związku z tym będziemy mieli pewien symbol ataku już zagrażającego samej Rosji, a wymiar ten realny związany z transportem może nie być taki duży. Tego nie wiemy. Dobrze, to spekulujemy.
Okej, to wszystko jest jasne. Ja mam, tak mi się tylko wydaje, że jeżeli chodzi o ten pociąg tajemniczy, skąd on się tam akurat w tym momencie wziął, no to bez wątpienia most był obserwowany. Domyślam się, że ten pociąg jeździł regularnie o tej samej godzinie i pewnie synchronizowano atak, żeby te straty były jak największe, ale tutaj dotykamy trzeciej teorii. Nie ciężarówka, nie motorówka, tylko uwaga, no z powietrza atak. To znaczy Ukraińcy, coraz więcej mówi się o tym, że dostają rozmaite pociski od Amerykanów dalekiego zasięgu i ta teoria z kolei ma dwa podpunkty. Punkt A, samolot, punkt B, coś wystrzelonego z wyrzutni, jakaś rakieta ziemia-ziemia. Czy myśli pan, panie Marku, że to mógł być właśnie tego typu atak, czyli żadni komandosi, tylko po prostu z dużej odległości rażono cel? To wydaje mi się najmniej prawdopodobne, chociaż oczywiście też nie można tego wykluczyć. No mieliśmy atak na lotnisko na Krymie i to nie jeden atak, to w znacznej odległości. Most jest położony dalej, w związku z tym to jest coś zupełnie innego. No to zacznijmy od jakby tych informacji, które są dostępne. Po pierwsze, strona amerykańska, mówiła o tym Laura Cooper, zastępczyni szefa Pentagonu, nie dostarcza i nie planuje w najbliższym czasie dostarczyć stronie ukraińskiej rakiet o zasięgu większym niż te, które do tej pory dotarły. Tam mówi się, bo Ukraińcy o to proszą, o rakiety o zasięgu do 300 kilometrów, po to, żeby właśnie być w stanie atakować cele już położone w Rosji, ale Amerykanie, może nie tyle Amerykanie, co Biały Dom, uważają, że byłaby to pewna strategia eskalacyjna z potencjalnie bardzo niebezpiecznymi konsekwencjami. W związku z tym na poziomie deklaracji dyplomatycznych i oficjalnych Ukraina nie ma takich rakiet. Co prawda, kilkanaście dni temu premier Wielkiej Brytanii powiedziała, że Wielka Brytania dostarczy tego rodzaju systemy, więc być może Ukraińcy mają systemy brytyjskie, tego nie wiemy. Na poziomie jakby oficjalnym nie mają takich możliwości. No ale pamiętajmy, że Ukraina przed wojną miała dość rozwiniętą, na pewno bardziej niż Polska, rozwinięty sektor budowy własnych rakiet i testowała rakiety, które mogłyby osiągnąć cele tak oddalone, jak na przykład most Kerczeński, bo już wtedy, kiedy oni to testowali, pojawiały się takie interpretacje, że właśnie po to oni je skonstruowali, żeby ten most zaatakować w dogodnym momencie, to było jeszcze przed wojną. Ja nie odnotowałem, może moje informacje są niepełne, żeby gdzie w toku tego konfliktu strona ukraińska użyła tego swojego potencjału, więc nie można wykluczyć, że oni mieli je i je na tą potrzebę zachowali. No ale z drugiej strony z tych filmów ujawnionych, na tych filmach nie widać rakiety nadlatującej nad most, w związku z tym no to jest, wydaje się, podobnie zresztą jeśli chodzi na przykład o samoloty, to wydaje się taka teoria na potwierdzenie, której przynajmniej póki co nie ma jeszcze dowodów. No to tak to wygląda i na tym bym pozostał, bo mamy kilka godzin, o 6 nastąpiła eksplozja, mamy godzinę 11:22, no to jeszcze sporo tutaj może się pojawić informacji, danych, opinii, przecieków, zdjęć. No to omawiamy sytuację na podstawie wiedzy, która dzisiaj, teraz jest dostępna. Oczywiście, ja myślę, że te zdjęcia, bo to jest taki wczesny świt był i obiegły internet zdjęcia, taki właśnie świt nad Morzem Czarnym, płonący most, no bardzo symboliczne to jest, myślę, że to będzie, przejdzie do historii rzeczywiście ta fotografia. Nie wiem, co zrobił Putin, jak go obudzili w nocy, żeby mu powiedzieć, bo pewnie spało tej szóstej, co się stało. Teraz proponuję, kiedy już wiemy, co się stało i mamy przedstawione hipotezy, jak to mogło zostać przeprowadzone przez ukraińskie siły, to zastanówmy się nad konsekwencjami. Jedni komentatorzy mówią o tym, no po prostu mieli możliwość, przygotowali operację i zrobili taki Putinowi psikus, natomiast inni mówią, że być może jest to związane z przygotowaniem ukraińskiej operacji, ofensywy wielkiej, która będzie miała na celu, i tutaj znowu punkt A, punkt B, zdobycie Krymu, punkt B, przecięcie tego tam mniej więcej na wysokości Mariupola, tego lądowego połączenia Krymu z Rosją, które sobie Rosjanie wybili. I w ten sposób
przecięte zostałyby oba z połączenia Krymu z Rosją, no i Krym zostałby, no właśnie, odcięty i oblężony. I dodam tylko, że chyba Rosjanie, którzy są na Krymie, bardziej przychylają się do tej opinii, bo uciekają dzisiaj od rana, zarówno promami, jak i na inne różne sposoby. Jaka jest pańska opinia? No, jeśli chodzi o tę perspektywę, no to na co warto zwrócić uwagę? No po pierwsze, już od kilkunastu dni w kanałach rosyjskich korespondentów na platformie Telegram, tych korespondentów wojskowych, którzy na bieżąco relacjonują sytuację, opisują i zastanawiają się, jakie mogą być kolejne ruchy, nie tylko Girkina Striełkowa, ale na takim kanale Rybar chociażby, czy dwaj pułkownicy, to jest już pewien czynnik, nazwijmy to polityczny, informacyjny w Rosji, bo przypominam, że latem z tymi korespondentami spotkał się sam Putin, chcąc się dowiedzieć z innych źródeł niżli te, którymi dysponuje, jak realnie wygląda sytuacja na froncie, jak oni oceniają tę sytuację. To najczęściej są oficerowie rezerwy i to wysokich rang, w związku z tym to jest też głos do pewnego stopnia fachowy. I oni mówią o tym, oni mówią o istotnym zgrupowaniu sił ukraińskich, liczącym kilka brygad, zarówno pancernych, jak i zmechanizowanych, które miałoby uderzyć może nie tyle na Mariupol, co od strony Zaporoża na Melitopol. Mhm. Tutaj jest jakby to trochę inny kierunek, ale w istocie celem tego uderzenia miałoby być w pierwszym rzędzie rozcięcie sił rosyjskich na dwie odosobnione grupy, no i po drugie utrudnienie w związku z tym ich zaopatrzenia, bo dzisiaj znaczące zaopatrzenie szło również od strony Krymu, ponieważ od strony tego hubu zaopatrzeniowego, jakim jest Jełgorod, szczególnie na Ługańszczyznę, to już jest bardzo utrudnione, bo strona ukraińska w gruncie rzeczy po zdobyciu Łymanu i po tym, jak podeszła pod miejscowość Swatowo, bo to też jest wydarzenie ostatnich kilku dni, tam walki trwają już w odległości, jak się ocenia, kilku kilometrów od Swatowa, no może oznaczać, że ta cała część północna na tej tak zwanej Republiki Ludowej Ługańskiej będzie już niedługo kontrolowana przez stronę ukraińską, więc Rosjanie mają znaczące problemy z zaopatrzeniem. Gdyby wyszło takie uderzenie, gdyby ono okazało się skuteczne, a nawet gdyby to uderzenie się rozpoczęło, to stawia rosyjskie dowództwo, szczególnie te jednostki znajdujące się na prawym brzegu Dniepru, no wobec bardzo poważnego dylematu strategicznego, bo one mogą zostać już wtedy w razie powodzenia strony ukraińskiej całkowicie odcięte. Pamiętajmy, że tam Rosjanie dyslokowali, jak się ocenia, 15 nawet do 20 tysięcy wojska. W związku z tym taki kocioł, który by mógł się zakończyć na przykład poddaniem się tych formacji, no jest dużym ciosem, nie tylko już politycznym, ale też i wojskowym. A w związku z tym ewentualne ruchy, czy nawet markowane uderzenie, czy realne uderzenie wychodzące z Zaporoża, no może przyspieszyć upadek rosyjski, czy wycofanie sił rosyjskich z całości terenów na prawym brzegu Dniepru. W związku z tym tu mamy co najmniej kilka takich kombinacji operacyjno-operacyjnych, które mogą w razie powodzenia sił ukraińskich no, przekształcić się w taki sukces, znaczący sukces strategiczny. Ale tego jeszcze nie wiemy, to najprawdopodobniej będziemy obserwować w najbliższych dniach. Niewykluczone, że ten atak na most, jeśli by się potwierdziła najbardziej prawdopodobna teoria, że za tym stoi Ukraina, no ma też trochę odwrócić uwagę Rosjan od ich rzeczywistych planów. To do pewnego stopnia tak zwana decepcja ma, już do tego odwołali się przecież Ukraińcy, przygotowując uderzenie na Izium i na Kupiańsk, wprowadzając w błąd Rosjan co do rzeczywistego ich kierunku zainteresowania wtedy. I teraz możemy mieć do czynienia z podobnym zjawiskiem. No, przyszłość pokaże, w którą to stronę pójdzie. No dobrze, czyli to pokazuje pan, że cel może być nieco bardziej ograniczony, czyli nieco mniejszy niż no właśnie sam Krym.
No bo to jest pewien problem, o którym mówią eksperci od pierwszego dnia wojny. Krym włączony do Federacji Rosyjskiej i teraz jest pytanie, no bo to się też nasuwa samo w sobie, jeżeli odetną, czy chcieli, bo nie udało się to w 100%, zniszczą mostkę nad Cieśniną Kerczeńską, przetną tam przy Morzu Azowskim rosyjskie siły, no to Krym zostanie odcięty od Rosji w dwóch punktach i chyba zaopatrzenie musiałoby tam być, nie wiem, transportowane powietrzem, więc pytanie jest po prostu takie, czy uważa pan, że jest możliwość, że Ukraińcy zawalczą o Krym w najbliższych tygodniach czy miesiącach? W najbliższych tygodniach na pewno nie. W najbliższych miesiącach nie można tego wykluczyć. No, Kirylo Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, powiedział niedawno w wywiadzie, że jego zdaniem wiosną przyszłego roku Rosjanie po prostu przegrają, skapitulują, będą musieli wobec sytuacji na frontach podjąć rozmowy pokojowe, no, ale jeszcze wcześniej, bo najprawdopodobniej zimą, Rosjanie mówią o grudniu, mówią o styczniu, będziemy mieli do czynienia z próbą rosyjskiej kontrofensywy, to o tym mówił Szojgu, po to jest szkolonych te 200 tysięcy żołnierzy, żeby Rosjanie jakby powtórzyli swoje duże uderzenie. Jeśli chodzi o operacje ukraińskie, my tu mamy do czynienia z pewnym sekwencjonowaniem celów. Najpierw są realizowane operacje o charakterze taktycznym. Jeśli one się kończą powodzeniem, to nie można wykluczyć, bo o tym decyduje przebieg wydarzeń już na froncie i siła oporu strony rosyjskiej, nie można wykluczyć, że nastąpi uderzenie, że one się przekształcają w coś o charakterze operacyjnym. No to mieliśmy pod Izjumem i Kupiańskiem. Cel najpierw był taktyczny, potem stronie ukraińskiej się udawało, w związku z tym okrążyli w gruncie rzeczy Izjum, Rosjanie się wycofali w popłochu. I tu może być bardzo podobnie. Trochę to zależy od przebiegu wydarzeń. Jeśli obrona rosyjska zacznie się załamywać w sposób kaskadowy, czyli niekontrolowany, nie można wykluczyć, że Ukraińcy posuną się dalej, tylko też musimy mieć świadomość, po pierwsze, zgromadzonych sił i środków, one nie są nieograniczone, a po drugie, atak można prowadzić przez kilka dni. No, przyjmuje się, że 5 dni to jest taka granica, kiedy żołnierze mogą, nawet wygrywając, mogą kontynuować uderzenie, bo potem po prostu muszą odpocząć. Potem następuje pauza operacyjna, która trwa kilka dni, no bo trzeba się przegrupować, trzeba dowieźć zaopatrzenie, trzeba zluzować tych, którzy są na pierwszej linii. W związku z tym, to, jeśli to będziemy mieli do czynienia z takimi skokami, które, to zresztą też obserwujemy na Chersońszczyźnie, tam mamy fazy intensyfikacji działań, potem fazy uspokojenia, strona ukraińska szuka słabych punktów w rosyjskich liniach, ta ostatnia ofensywa na północy Chersońszczyzny, no ona była wywołana tym, że Rosjanie właśnie luzowali jednostki, tak, i byli w trakcie rotacji. I tu będzie też podobnie, to nie będzie żadnej wielkiej ofensywy w stylu ataku na Berlin z czasów II wojny światowej. Okej, dobrze, to zarysował pan nam stronę ukraińską, no to teraz to, na co wszyscy czekają, czyli strona rosyjska. Jakiej odpowiedzi spodziewa się pan na zniszczenie mostu krymskiego? Jaką decyzję podejmie dzisiaj Putin, jak trochę ochłonie po tej wiadomości, którą mu dostarczono? Myślę, że podejmie podobne decyzje, jeśli chodzi o taką doraźną odpowiedź, jak podejmował już wcześniej, czyli rozpocznie się ostrzał rakietowy ukraińskich miast, infrastruktury krytycznej w ramach takiej akcji, w ramach takich retorsji. Tutaj więcej się najprawdopodobniej nie stanie, bo po prostu Rosja nie ma w tym zakresie dzisiaj możliwości, mobilizacja idzie źle. Raczej mamy do czynienia z pewnym chaosem. Rosjanie już zaczynają odczuwać ograniczenia, jeśli chodzi o swoje zasoby amunicji, sprzętu i tego wszystkiego, co jest niezbędne do kontynuowania walki. Zaczynają się pewne, nazwijmy to delikatnie, spory w rosyjskim dowództwie, czy między klasą polityczną a tymże dowództwem.
Mówi się o odwołaniu Szojgu, mówi się o tym, że kozłem takim ofiarnym ma być też Gerasimow, szef sztabu generalnego, bo kogoś trzeba oskarżyć o niepowodzenie w dotychczasowej wojnie. No, w związku z tym ten wachlarz możliwości odpowiedzi rosyjskich jest, wydaje mi się, dość ograniczony. Ja bym generalnie nie zakładał w tej fazie konfliktu, że Rosjanie odwołają się do nuklearnych środków oddziaływania. To wydaje mi się jeszcze jest zbyt wcześnie, bo w ich interesie jest możliwe rozciągnięcie tej tak zwanej drabiny eskalacyjnej, bo to jest pewna gra psychologiczna, której obiektem jest przede wszystkim Ameryka i sojusznicy strony ukraińskiej. No i tu pewnie będziemy mieli do czynienia też z jakąś próbą zaostrzenia tego języka i sygnalizacji strategicznej, no właśnie po to, żeby skłonić Zachód do wywarcia pewnej presji na Kijów, a przynajmniej do tego, żeby te dostawy uzbrojenia szły wolniej lub w mniejszym zakresie, bo jeżeli Rosjanie przygotowują ofensywę zimową, no to każde takie działanie jest z ich perspektywy korzystne. Mhm. Ja jednak wrócę do tego wątku. Cieszę się, że tak uspokajająco to zabrzmiało a propos atomu, ale jednak jest pewien kontekst tego, co się stało dzisiaj nad ranem. To znaczy, no od kilku dni wszyscy żyjemy tymi informacjami na temat możliwości wybuchu wojny, czy też użycia broni jądrowej przez Rosjan. Prezydent Biden nawet powiedział, że, uwaga, to jest cytat, że ryzyko nuklearnego Armagedonu jest największe od czasu kryzysu kubańskiego. Na pańskim Twitterze, który śledzę i też Państwu to polecam, panie Marku, wyczytałem, że jedzie jakiś nuklearny pociąg 12 gumo na front. Trwała ta wojna nerwów nuklearna, te groźby rosyjskie i teraz nagle Ukraińcy atakują i wysadzają w powietrze most krymski. Czy nie uważa pan, że mogą w ten sposób sprowokować Rosjan, czy też spowodować, że Putin powie, no dobra, no to jak oni idą tak na maksa, to ja też i użyć jednak tej taktycznej broni jądrowej? Nie wydaje mi się, dlatego że jaka jest logika tego działania eskalacyjnego w związku z odwołaniem się do broni jądrowej? No generalnie mamy do czynienia z pewną grą psychologiczną, gdzie im dłużej pokazujemy własną gotowość do użycia broni jądrowej, zdolności w tym zakresie, oraz im bardziej jesteśmy w stanie przekonać potencjalnego przeciwnika, że po pierwsze jesteśmy zdeterminowani, po drugie mamy taki szeroki wachlarz możliwości użycia tych systemów. Rosjanie mają 22 systemy o podwójnym przeznaczeniu. Dlaczego tak dużo zrobili? No chodzi o to, żeby druga strona nie była w stanie wykryć tych realnych ruchów. A w związku z tym im dłużej, powiedzmy, grillujemy drugą stronę, tym ona podlega silniejszej presji i może podjąć decyzje, które okażą się w konsekwencji decyzjami błędnymi. Rosjanie na przykład uważają, że ich strategia odstraszania nuklearnego Ameryki działa. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Ameryka nie weszła wojskowo do wojny na Ukrainie, a po drugie nie dostarcza systemów, które pozwoliłyby stronie ukraińskiej przenieść działania wojenne na teren rosyjski. A w związku z tym oni są zdania, że ta strategia odstraszania, ale nie użycia, bo to są dwie różne rzeczy, działa, więc w tym sensie nie ma co rezygnować z narzędzia, które działa. No, to byłoby to zupełnie nielogiczne. Gdyby Putin użył jakiś tak zwany taktyczny ładunek jądrowy na froncie, to po pierwsze, tu musimy pamiętać, że taktyczne, ten podział na taktyczne i strategiczne to jest podział zachodni. W rosyjskiej doktrynie nie ma tego podziału, no, ale przyjmijmy, że ładunek niewielkiej mocy mógłby zostać użyty. W myśleniu rosyjskich wojskowych one są przeznaczone na niszczenie dużych zgrupowań przeciwnika. Sytuacja na froncie, te zgrupowania po pierwsze nie są duże, po drugie one ryzyko polityczne, geostrategiczne, relacji z sojusznikami, no jest bardzo, bardzo istotnie ważne w tym względzie. Pojawiły się między innymi też takie badania naukowców rosyjskich, takie symulacje, że ta
ewentualna chmura radioaktywna, która by powstała z detonacji, ona się najprawdopodobniej skieruje na południe w stronę Turcji. Gdyby tak się stało, gdyby te analizy były słuszne, no to znacząco komplikuje rosyjską sytuację. To nie oznacza, że Putin nie odwoła się do takiego narzędzia. Ja tego nie chcę powiedzieć. Zresztą Putin zdaniem właściwie wszystkich specjalistów, tych, którzy się zajmują Kremlem, i to specjalistów rosyjskich, mających źródła informacji na Kremlu, Putin zawsze wybiera drogę eskalacji. Znaczy, jeżeli ma do wyboru albo ustąpić, albo eskalować, to będzie eskalował. A w związku z tym to jest pytanie, to jest kwestia jakby pewnej strategii odstraszania Rosji, która jest obecnie dyskutowana na Zachodzie. To wszystko, ja bym powiedział tak, jeśli byśmy mieli mówić o perspektywie ataku nuklearnego rosyjskiego, to ja bym uznał, że on jest znacznie bardziej prawdopodobny, jeśli by się okazało, że Rosjanie rozpoczynają tą dużą ofensywę zimową i ona kończy się kompletną katastrofą. Nie osiągają swoich celów, a te siły są rozbite, w związku z tym Putinowi już nie zostaje innych narzędzi, żeby wygrać wojnę. Ale na razie mam jeszcze co najmniej 2-3 miesiące do takiego momentu przełomowego, to jeszcze jest troszkę czasu. Jeszcze Zachód musi wypracować swoją strategię odstraszania Rosji, póki co jeszcze tego nie zrobił. Drodzy Państwo, drogi Panie Marku, bardzo dziękuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale myślę, że zgodzimy się obaj, że tak podsumowując, wielki sukces, jeżeli oczywiście potwierdzi, że zrobili to Ukraińcy, Ukrainy i wielka kompromitacja Rosjan, którzy nie potrafili dopilnować swojego kluczowego, prestiżowego obiektu. Mimo że go bardzo intensywnie FSB pilnuje. Oj, polecą głowy. Drodzy Państwo, to było sobotnie specjalne wydanie Historii Realnej. Moim gościem był Marek Budzisz ze Strategy and Future. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję jeszcze również oczywiście naszym widzom. Sobota, drodzy Państwo, w miłych nastrojach. Życzę wszystkim miłego weekendu. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Dzięki Waszemu wsparciu takie odcinki jak ten, wydanie specjalne Rozmowa z Markiem Budziszem, są możliwe. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wysyła całymi ciężarówkami pomoc medyczną na Ukrainę. Wszystkie szczegóły pod spodem. Kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, i 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. Pozdrawiamy Was. I uwaga, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam polecam, sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia naprawdę dzieje się na naszych oczach.